Facet, który w ogóle nie czuje bólu, trafia do najbardziej brutalnego więzienia w Hongkongu. Co będzie dalej, dowiemy się z podsumowania filmu Lee Kwong. Na teren zamkniętego i dobrze strzeżonego więzienia przyjeżdża policyjny autobus. Jest zaparkowany przy głównym wejściu. Więźniowie są z niego wyprowadzani i zdejmowane są im kajdanki. Osadzeni wchodzą do budynku i ustawiają się w szeregu. Wśród nich jest przystojny młody mężczyzna o imieniu Ricky. Został skazany na 10 lat więzienia za szczególnie ciężkie przestępstwo. Zostaje przeszukany i widzimy, że ma bardzo silne i umięśnione ciało. Nic dziwnego, to prawdziwy wojownik. Włącza się czujnik i strażnicy uznają, że Ricky ma broń. To nieprawda. Ma tylko kilka kul w klatce piersiowej. Dowiadujemy się, że jest to najlepiej strzeżone więzienie w Hongkongu. Nikt nigdy stąd nie uciekł. Rano więźniowie myją zęby i widzimy, że istnieje lokalna, elitarna grupa zwana władcami cel. Co więcej, bardziej bezczelni więźniowie znęcają się nad innymi. Na przykład jeden z więźniów rozbija drewniany pociąg, który inny więzień o pseudonimie Stary Ma zrobił dla swojego dziecka. Następnie robi to samo z nosem biedaka. Przybywają strażnicy, a bezczelni więźniowie twierdzą, że Ma po prostu potknął się i upadł. Ale czas zemsty nadchodzi natychmiast. Ktoś potrąca bezczelnego więźnia, a ten upada prosto na ostry kawałek zepsutej zabawki. To był Ricky. Chcą go ukarać, ale widząc jego szalone oczy, wszyscy natychmiast odchodzą. Po południu więźniowie grają w koszykówkę. Bezczelny więzień otrzymuje śniadanie. Jedzenie i picie jest dla niego bardzo niewygodne z powodu bandaża. Mężczyzna postanawia wysłać swojego kumpla o pseudonimie Mad Dragon, aby zmierzył się z Rickim w walce. Więzień dowiaduje się od miejscowego strażnika, że jutro ma zostać zwolniony z izolatki. Widzimy, że Mad Dragon jest bardzo grubym i łysym mężczyzną z obłąkaną twarzą. Starszemu mężczyźnie, Ma, odmówiono zwolnienia warunkowego. Mężczyzna jest bardzo zdenerwowany, ponieważ marzył o powrocie do domu, do swojej rodziny. Wieczorem jeden ze strażników udaje się na rutynowy patrol i zauważa starego Ma. Biedak użył liny, by przerwać swoje cierpienie. Oszołomiony taką sceną strażnik spada ze schodów. Więźniowie dyskutują o tym strasznym wydarzeniu i tylko Ricky stoi w swojej celi, patrząc na burzę przez małe okienko. Nagle pojawia się tuż przed strażnikami niosącymi ciało starego Ma. Zrywa kajdanki mężczyzny i kładzie drewniany pociąg na jego brzuchu. Ricky krzyczy i bije swoich wyimaginowanych wrogów. Grupa więźniów zostaje zaprowadzona do łazienki, gdzie mogą wyprać ubrania, wziąć prysznic i skorzystać z toalety. Ricky bierze prysznic, a ten bardzo bezczelny więzień podchodzi do niego. W tym momencie za jego plecami pojawia się Mad Dragon. Jeden cios sprawia, że Ricky leci na ścianę. Chłopak wstaje i wymierza grubasowi potężny cios w brzuch. Mad Dragon upada, a wtedy Ricky zostaje zaatakowany przez bezczelnego więźnia. Ale bohater radzi sobie z nim dość szybko i bez wysiłku. Do łazienki wchodzi mężczyzna z wieloma tatuażami. To Oscar. Jest członkiem władców cel i zamierza ukarać Rickiego za jego impertynencję. Ricky zostaje zamknięty w pojedynczej celi, a klatka piersiowa mężczyzny bardzo boli. Jednak, mimo wszystko, stara się nawet medytować. Chłopak wspomina swoją przeszłość. Pewnego dnia spotkał mężczyznę na cmentarzu. Mężczyzna przedstawił się jako wujek duch. Ricky pokazał mu swoje umiejętności sztuk walki, jednak jego wujek okazał się o wiele silniejszy. Jednym ciosem powalił go na ziemię. Ricky poprosił wujka ducha, aby nauczył go wszystkiego, co wie. Mężczyzna natychmiast rozpoczął pierwszą sesję treningową, wyjaśniając, że istotą sztuk walki jest nie tylko walka, ale także przekształcenie swojego ciała w rodzaj tarczy. Wujek duch zmusił Rickiego do złamania się i odparcia rzuconych w niego nagrobków. Mężczyzna nauczył swojego siostrzeńca wytrzymywać każdy, nawet najsilniejszy ból. Wracając do naszych czasów, Ricky zostaje wysłany do asystenta strażnika. Jedna z rąk tego mężczyzny jest wykonana z metalu i ma dwa haki. Używa jej jak widelca. Asystent naczelnika czyta akta Rickiego. Mężczyzna pokazuje Rickiemu list, który został dostarczony dziś rano. Ricky chce spojrzeć na zdjęcie z listu, a asystent naczelnika uderza go kilka razy. Ricky znosi ból ze stoickim spokojem i nie wypowiada ani słowa. Patrzy tylko na zdjęcie młodej kobiety z listu. To jego była dziewczyna, Ying. Ricky miażdży stoły, walczy ze strażnikami i podchodzi do asystenta naczelnika. Zamachuje się, ale zatrzymuje pięść tuż przed twarzą przeciwnika. Ricky zabiera zdjęcie młodej kobiety i odchodzi. W swojej celi patrzy na zdjęcie młodej dziewczyny przez długi czas, a następnie chowa je w swoim łóżku.
Bohater ponownie wspomina swoją przeszłość. Ricky i Ying byli razem bardzo szczęśliwi. Pewnego dnia latali małym, zdalnie sterowanym samolotem po niebie. To właśnie wtedy chłopak po raz pierwszy wyznał jej miłość. Nastał nowy dzień. Grupa więźniów postanawia znęcać się nad jednym z osadzonych. Jeden z nich chwyta nawet piłę. Mężczyzna błaga o litość, a pozostali więźniowie kłócą się o to, co powinni z nim zrobić. Ostatecznie pozwalają mu żyć. Asystent naczelnika prosi jednego z bojowników władców cel, Oscara, o ukaranie Rickiego i daje mu nawet broń. Oscar i Ricky spotykają się na stadionie i natychmiast zaczynają walczyć. Widzimy, że obaj są bardzo doświadczonymi i silnymi zawodnikami. Ale jest pewien problem. Oscar ma nóż. Mężczyzna zadaje kilka ciosów i wypuszcza gaz łzawiący. Ricky nic nie widzi. Walka w takich warunkach jest niemożliwa, ale ratuje go spryt i kanał. Ricky odzyskuje wzrok i walka toczy się dalej. Jednak nie na długo. Oscar zostaje pokonany, a asystent naczelnika jest wściekły. Prosi o wsparcie. Przybywa trzech najsilniejszych wojowników z innych cel więziennych. Jednak tym razem Rickiemu udaje się uniknąć walki. Znajduje Alana, chrześniaka Oscara, siedzącego na schodach. Szaleniec głośno płacze, a Ricky zauważa, że brakuje mu języka. Ricky uczy biedaka gry na różnych instrumentach muzycznych. Mężczyzna uśmiecha się po raz pierwszy od dłuższego czasu. Wręcza Rickiemu kilka liści. Trzech wojowników władców cel zbiera się razem. Dają Alanowi nóż i żądają, by zabił Rickiego, aby zemścić się na nim za zabicie jego krewnego. Alan odmawia, a oni pozbywają się również jego. Więźniowie znajdują to, co zostało z Alana i omawiają ten przerażający incydent. Ricky pojawia się i rozumie, że musi ukarać winnych tej zbrodni. Asystent naczelnika znów jest wściekły. Wygląda na to, że jest coś tajemniczego w tych liściach. W zachodnim skrzydle wybucha pożar. Płoną cele z roślinami, których liście miał Oscar. Okazuje się, że było to opium uprawiane w celach, a Ricky je zniszczył. Jeden z trzech najsilniejszych wojowników atakuje Rickiego i zadaje mu bardzo potężny cios. Wszyscy więźniowie zbierają się, by obejrzeć walkę. Ricky przypomina sobie lekcję swojego wujka i wstaje. Do walki dołącza jeszcze jeden przeciwnik, a potem jeszcze kolejny. Bohater zostaje wielokrotnie zraniony. W tym momencie włącza się alarm. Nakazuje więźniom powrót do cel. Agresorzy zostają straceni przez rozstrzelanie. Wszyscy wykonują rozkaz. Cela z Rickim i jeszcze jednym więźniem zostaje wypełniona płynnym cementem. Ricky pozbywa się wroga, wyważa drzwi i ciągnie mężczyznę na drugie piętro. Płynny cement wysycha, a Ricky dosłownie zamienia się w posąg. Następnego dnia wraca naczelnik więzienia. Wszyscy oczekują jego przybycia w strachu i grozie. Z niepokoju nawet zasypiają. Naczelnik okazuje się być zwykłym mężczyzną w garniturze, okularach i kapeluszu. Wraz z nim przybywa jego syn, gruby chłopak w śmiesznym garniturze, który zawsze krzywdzi innych i płacze. Dowiadujemy się, że naczelnik jest właścicielem dużej korporacji, która wykorzystuje więźniów jako tanią siłę roboczą. Mężczyzna dowiaduje się, że całe opium zostało zniszczone i prawie dostaje ataku serca. Strażnik podchodzi do zacementowanego Rickiego, jednak temu udaje się uwolnić z cementowej powłoki, wykorzystując siłę swoich mięśni. Chwyta strażnika, jednak jeden z trzech najsilniejszych wojowników o pseudonimie Tyzan natychmiast go atakuje. Początkowo Ricky przegrywa ze swoim przeciwnikiem, ale potem szybko przyjmuje inicjatywę i radzi sobie z wrogiem. Następnie sufit celi protagonisty opada nad nim. Mężczyzna próbuje go utrzymać gołymi rękoma i udaje mu się to. Wtedy strażnik razi go paralizatorem i Ricky upada na ziemię. Nie zmienia się jednak w mielone mięso, ponieważ ratuje go Tyzan. Okazuje się, że mężczyzna wciąż żyje. Korzystając z okazji, Ricky wydostaje się z celi, jednak kończy w kolejnej pułapce strażnika. Następnego dnia więźniowie gromadzą się wokół związanego Rickiego, który siedzi w dużym dole. Naczelnik ogłasza go winnym wszystkich problemów w więzieniu i żąda, by każdy więzień rzucił w niego łopatą piasku. Nieposłuszeństwo karane jest rozstrzelaniem. Więźniowie robią to i wkrótce bohater zostaje zasypany piaskiem po szyję, a potem piasek sięga coraz wyżej. Więźniowie martwią się o los Rickiego. Czy przeżyje? W nocy bojownicy władców cel blokują małą rurkę doprowadzającą tlen do Rickiego. Ponownie wspomina swoją ukochaną. Pewnego dnia Ying była świadkiem przestępstwa i została porwana przez lokalny gang. Młoda kobieta próbowała uciec, ale spadła z dachu. Ricky był zdesperowany i obiecał zemścić się za swoją ukochaną.
odnalazł gang, który porwał Yin i zlikwidował jego przywódcę. Wracając do teraźniejszości, przyjeżdża buldożer i wykopuje związanego Rickiego. Na początku wydaje się, że młodzieniec nie ma żadnych oznak życia. Jednak to nieprawda. On żyje. Ricky uwalnia się, jednak dwaj pozostali wojownicy władców cel atakują go. Decydują się na egzekucję chłopaka w biurze naczelnika. Mężczyzna jest torturowany i dręczony, ale Ricky bohatersko znosi wszystkie próby. W nocy jeden z więźniów zakrada się do jego celi. Przynosi mu trochę jedzenia. Bohater je jak pies, ponieważ wciąż jest przykuty. Wstaje nowy dzień. Więzień, który przyniósł Rickiemu jedzenie, zostaje ukarany. Rozwścieczony mężczyzna wychodzi z celi. Widząc to, pozostali więźniowie biorą sprawy w swoje ręce w stosunku do asystenta naczelnika. Strażnicy wbiegają z wielkimi pałkami i tarczami i odpierają ich. Poza tym pomaga im Ricky. Tymczasem naczelnik analizuje więzienne menu i zmniejsza porcje dla więźniów. Pojawia się rozwścieczony bohater, a naczelnik natychmiast chwyta za broń. Dodatkowo dołączają do niego dwaj pozostali wojownicy władców cel. Po raz kolejny widzimy brutalną walkę i niesamowite ruchy sztuk walki. Oczywiście Ricky pokonuje wszystkich. Pozostaje tylko strażnik. Nie jest on tak zwyczajny, jak się wydaje. Zmienia się w wielkiego potwora przypominającego trolla lub orka. To naprawdę potężny przeciwnik. Jednak Ricky sam nie jest łatwym oponentem. Podnosi strażnika z ziemi i wrzuca go do maszynki do mielenia mięsa. Wygląda na to, że więźniowie w końcu będą mieli mięso na obiad. W międzyczasie w więzieniu wybuchają zamieszki, a Ricky przełamuje wielką betonową ścianę. Droga do wolności stoi otworem.